We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Welcome everyone. My name is Michael. Witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Michael Oghia i pracuję w organizacji zajmującej się zrównoważonym rozwojem. Jestem dyrektorem wykonawczym. Cieszę się, że podczas szczytu cyfrowego ONZ będziemy teraz rozmawiać o danych środowiskowych oraz o zrównoważonym rozwoju. Cieszymy się także na tę dyskusję, ponieważ następuje ona tuż po prezentacji sprawozdania przygotowanego przez sieć do spraw polityk środowiskowych PNE. W dzisiejszym świecie technologie cyfrowe stały się częścią naszej rzeczywistości, szczególnie podczas pandemii. Oczywiście musimy cały czas zbierać dane i prowadzić pracę na ten temat, ale już teraz widzimy, że świat cyfrowy ma bardzo istotny wpływ na środowisko i vice versa. Pokażę teraz slajd, który zobrazuje te koncepcje. Bardzo proszę o wyświetlenie slajdu. Udostępniłem właśnie mój ekran. Na tym slajdzie mamy wykaz istotnych elementów dotyczących zrównoważonego rozwoju oraz takie elementy, na które wpływ może mieć rozwój technologii informatyczno-komunikacyjnych. A zatem mamy tutaj m.in. kwestie związane z użytkowaniem energii, z wpływem klimatycznym, z wykorzystaniem różnego rodzaju zasobów, a także mamy też oznaczone kwestie dotyczące na przykład wpływu na społeczności lokalne, a także na bioróżnorodność. A zatem to są te płaszczyzny, na których stykają się kwestie środowiskowe oraz przestrzeń cyfrowa. Zarazem technologie cyfrowe mogą być także niezwykle ważne i odgrywać istotną rolę w rozwiązywaniu problemów środowiskowych. A zatem te technologie muszą być same w sobie zrównoważone, ale mogą także przyczynić się i mogą stać się nam pomocne w rozwiązywaniu kryzysów klimatycznych. Zbieranie i analiza danych może pomagać nam przewidywać na przykład pogodę w kolejnych dniach i miesiącach, może wpływać na nasze decyzje, na przykład o tym, kiedy najlepiej jest dokonać zbiorów upraw rolnych i tak dalej. Dzięki danym możemy rozwiązywać problemy, które mają wymiar lokalny i które w innych okolicznościach trudno byłoby na przykład zauważyć, mogłyby gdzieś zostać pominięte. Dane mogą pozwalać także lokalnym rolnikom rozwiązywać swoje indywidualne problemy. A zatem widzimy, że dane mają istotne korzyści. Natomiast trzeba też zaznaczyć, że nie chodzi tylko o to, by zbierać dane tylko dla samego zbierania, bo przecież pamiętajmy, że jeżeli danych jest zbyt dużo, wymagane są odpowiednie serwery do tego, aby te dane odpowiednio przechowywać. I oczywiście to także może prowadzić do generowania dużych ilości odpadów elektrycznych. A zatem dane są ważne, natomiast trzeba dobrze wybierać te dane, które rzeczywiście są dla nas interesujące i musimy starać się także ograniczać negatywny wpływ problemów środowiskowych dzięki tym danym, które zbieramy. Pamiętajmy, że dane i ich zbieranie mogą mieć wpływ na różne sektory i na różnych interesariuszy, a zatem musimy zastanawiać się, w jaki sposób zbieranie danych może mieć wpływ na podejmowanie decyzji. A zatem decydenci muszą wiedzieć, w jaki sposób dobrze wykorzystywać dane i w jaki sposób na podstawie danych podejmować prawidłowe decyzje. Taka uwaga organizacyjna dla wszystkich osób zebranych tutaj, zarówno na sali, jak i tych, którzy uczestniczą w dyskusji przez internet. Bardzo proszę, aby obserwować to, co się dzieje na czacie, bo tam na czacie też pojawiają się istotne komentarze i pytania. Przejdziemy teraz do pierwszej rundy pytań. Oddaję teraz głos mojej koleżance Florynie Wospie, która
będzie przedstawiać te tematy, o których zamierzamy teraz mówić. Podsumujemy jeszcze to, co powiedziano na temat sprawozdania opublikowanego przez sieć do spraw polityk środowiskowych i zaraz Florina powie nam, w jaki sposób to łączy się z tematem naszej sesji. Dziękuję bardzo. Połączę się teraz z platformą Zoom, tak abym dobrze widziała, co się dzieje na czacie. Chciałabym odnieść się do naszych prac w ramach sieci do spraw polityk środowiskowych. Tam zajmujemy się różnymi kwestiami związanymi właśnie z kwestiami cyfryzacji w wymiarze środowiskowym. W naszym sprawozdaniu zawarliśmy różne interesujące kwestie na ten temat. Ten raport zostanie niedługo opublikowany na naszej stronie. Jeżeli Państwo są zainteresowani, można tam się z nim zapoznać. Jeżeli Państwo chcą uczestniczyć także w pracach nad tym dokumentem, czy przekazać nam jakieś komentarze na ten temat, zapraszam do kontaktu. Jeżeli chodzi o naszą sesję, to oczywiście dzisiaj mówimy o danych środowiskowych. Jeżeli chodzi o dane środowiskowe, to mamy cały rozdział poświęcony w naszym sprawozdaniu właśnie na właśnie danym środowiskowym. Wysunęliśmy propozycje różnych zaleceń. Pierwszym z tych zaleceń jest dążenie do większej harmonizacji i standaryzacji danych środowiskowych. Kolejna rekomendacja dotyczy tego, że musimy zapewnić dostęp do danych środowiskowych. A zatem, żeby to był cały proces od momentu zbierania danych do udostępniania ich szerszej publiczności. A zatem musimy zapewnić, aby wszyscy interesariusze mogli uczestniczyć w całym tym procesie na wszystkich jego etapach. I ostatni punkt, trzecia rekomendacja, dotyczy zacieśniania współpracy. Tak, aby informacje na temat środowiska cyfryzować w możliwie szerokim zakresie i przy udziale jak najszerszego grona interesariuszy. Zatem to są nasze rekomendacje. Jeżeli Państwo są zainteresowani, to wszystko znajduje się w naszym raporcie. Mamy też raport w raporcie rozdział na temat przejrzystości łańcuchów dostaw. Mamy rozdziały na temat bezpieczeństwa dostępu do wody, bezpieczeństwa żywnościowego. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tymi kwestiami, zapraszam do zapoznania się z raportem. Tak jak mówiłam, jest też rozdział na temat danych środowiskowych. To jest niezwykle istotny temat. Zachęcamy do zapoznania się z tą treścią i będziemy jeszcze oczywiście dzisiaj do tego wracać. No ale na chwilę obecną oczywiście tutaj spotykamy się w gronie, można powiedzieć, interesariuszy, osób zainteresowanych. Zachęcam zatem do zapoznania się z raportem, a także zachęcam do tego, aby podczas dzisiejszej sesji zadawać pytania i wygłaszać komentarze. Dziękuję bardzo, Florina, za to wprowadzenie, a teraz przejdziemy dalej. Rozpoczniemy interaktywną część naszej dyskusji. Bardzo proszę teraz nasz zespół techniczny o pomoc, ponieważ chciałbym wyświetlić coś tutaj na ekranie. Mam nadzieję, że uda mi się wyświetlić slajd doskonale. Jeżeli są Państwo z nami, czy to online, czy tutaj na sali, będę Państwa prosił o to, aby odpowiedzieli Państwo na kilka szybkich pytań, tak abyśmy nakreślili szerszy kontekst tej naszej dyskusji. Poświęcę teraz kilka sekund, kilka chwil na to, aby każdy miał szansę, na przykład na platformie Zoom, wejść do tej sali, w której toczy się nasza dyskusja. Niestety nie mam podglądu na platformę Zoom. Nie wiem, czy mamy już wszystkich uczestników na platformie. Dobrze. Wszyscy są online, doskonale, a więc zaczynajmy. Mam nadzieję, że to wszystko zadziała prawidłowo. Bardzo przepraszam, jeżeli będą jakieś problemy. A zatem pierwsze pytanie. Z jakiego kraju są nasi uczestnicy? Chcemy po prostu dowiedzieć się, skąd pochodzą osoby, które dzisiaj są wśród publiczności, które słuchają nas dzisiaj podczas dyskusji. Proszę wpisać kraj, z którego Państwo pochodzą. Doskonale. Widzimy, że mamy mnóstwo uczestników z Polski, z Belgii, z Singapuru także. O, bardzo się cieszymy, że mamy także słuchaczy z Singapuru. Tam jest bardzo późno. Są też z nami uczestnicy z Argentyny, z Kolumbii. Witam ich bardzo serdecznie. Doskonale. Kanadyjczycy są także wśród nas, przedstawiciele Ameryki Południowej. Doskonale. Nie wiem, u niektórych z Państwa jest zapewne późno, u niektórych wcześnie. Tym samym witam jak najserdeczniej.
Witam także uczestników, którzy łączą się z nami z Brazylii. A więc widzimy, że mamy tutaj uczestników naszej debaty, którzy łączą się z nami z każdego praktycznie zakątka świata. A więc przejdźmy teraz już od razu do drugiego pytania. Jaką grupę interesariuszy Państwo reprezentują? I tutaj mamy różne możliwości. Między innymi społeczeństwo obywatelskie, społeczność przedsiębiorstw oraz podmiotów technicznych. Mamy też jednostki rządowe, przedstawicieli sektora prywatnego, środowiska akademickie. No więc cieszę się, że rzeczywiście mamy duży przekrój, duży przegląd przedstawicieli różnych środowisk, którzy są dzisiaj z nami. Doskonale. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się, że mamy przedstawicieli tak różnych sektorów. Widzimy, że szczególnie wielu uczestników mamy z sektora, czy w ogóle społeczeństwa obywatelskiego. Doskonale. A zatem przejdźmy do następnego pytania. Mam nadzieję, że technologia mnie nie zawiedzie, ale wygląda na to, że zawsze wtedy, kiedy potrzebujemy technologii, ona niestety nie działa, ale chyba jednak się udało. Który z rozdziałów zawartych w sprawozdaniu sieci PNE jest dla Państwa najistotniejszy? Który najściślej wiąże się z tym, czym Państwo się zajmują na co dzień w swojej pracy? Aha, dobrze. Dane środowiskowe są dla Państwa szczególnie interesujące, więc myślę, że trafili Państwo na odpowiednią sesję. Mamy zatem dane środowiskowe, mamy także inne zagadnienia, między innymi systemy i bezpieczeństwo dostaw żywności, wody, mamy możliwości, ryzyko, mamy kwestie przekrojowe, a także przejrzystość łańcuchów dostaw. Doskonale. Dobrze, przejdziemy teraz do następnego pytania, bo nie mamy czasu. Co dla Państwa oznacza termin dane środowiskowe? Co oznacza to pojęcie? Chyba tutaj można pozwolić sobie na dłuższą odpowiedź. To jest pytanie otwarte. Miejmy nadzieję, że te pytania, czy raczej te odpowiedzi zostaną wyświetlone prawidłowo na ekranie. Czyli ktoś na przykład proponuje, że dane środowiskowe to dane dotyczące środowiska. Ktoś inny proponuje, że są to dane dotyczące odpadów, dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych. Mówi się także, że dane środowiskowe mogą dotyczyć podejścia wielostronnego, mogą dotyczyć ekosystemów, czyste powietrze także ktoś zaproponował. Dobrze, a zatem zdecydowanie są Państwo na właściwej sesji. Nie wiem, co oznacza ten termin Jacek, który znajduje się w samym centrum tego slajdu. Nie wiem, czy ktoś może mógłby wyjaśnić, co to znaczy. Aha, dobrze, już rozumiem. Dowiedziałem się, to po prostu imię, polskie imię. Dzień dobry, witamy pana Jacka. Doskonale, więc cieszę się, że ten temat jest dla nas tak bardzo istotny. Dobrze, kolejne pytanie. Skoro już wiemy, czym są dane środowiskowe, zastanówmy się, jak z nich korzystać. Proszę o odpowiedź, w jaki sposób wykorzystują Państwo dane środowiskowe w swojej codziennej pracy? A więc chodzi tutaj o dane dotyczące na przykład zanieczyszczenia powietrza, dane dotyczące rolnictwa. W jaki sposób korzystają Państwo z tych danych w swojej pracy?
Dobrze, tak. Ja sam też szczególnie korzystam z danych dotyczących na przykład zanieczyszczenia powietrza. Tak, pogoda, dobrze. Widzę, że wiele osób rzeczywiście korzysta z danych środowiskowych w codziennym życiu na wiele różnych sposobów. Ja także lubię pierogi. Ale chyba akurat pierogi nie mają za wiele wspólnego z danymi środowiskowymi, niestety. Wylesianie natomiast, tak, to jest rzeczywiście zasadna propozycja. Dobrze, że się także tutaj pojawiła decydowanie o tym, jak się ubrać, aby na przykład wyjść z domu. Kolejna propozycja. Bardzo dziękuję, doskonale. I to jest dobre pytanie jeszcze, które jest szczególnie istotne w naszej dyskusji. W jaki sposób dostęp do danych środowiskowych może pomóc Tobie osobiście, a także społeczności, w której żyjesz? A zatem czy uważacie, że szerszy albo węższy dostęp do danych mógłby Wam pomóc i w jakim wymiarze? Tutaj pojawiają się różne propozycje, na przykład podejmowanie lepszych decyzji, budowanie świadomości, edukacja, ochrona środowiska, nawoływanie do zmian. I tutaj ktoś zamieścił na ekranie akronim FAIR. Nie wiem za bardzo, co to znaczy. Jeżeli ktoś chciałby ten akronim rozwinąć, to zapraszam, bo nie wiem, co on ma oznaczać. Tak, tak, doskonale. Lepsze zrozumienie tego, w jaki sposób zmiany klimatu mają wpływ na społeczności lokalne. Można także dzięki takiemu dostępowi do danych angażować ludzi w dyskusję na ten temat. Rozliczanie czy przyjmowanie na siebie odpowiedzialności, to jest też świetna odpowiedź. Ratowanie życia nawet. Jeżeli ktoś chciałby zabrać głos, to oczywiście zapraszam. Proszę. Będziemy też mieć osobną sesję pytań i odpowiedzi. Obawiam się, że mamy chyba jakiś problem z platformą Zoom. Nie wiem, czy nie nastąpiło na nią włamanie. Bardzo przepraszamy. Jeżeli ktoś zobaczył coś, czego nie powinien, przepraszamy za te problemy. Bardzo przepraszamy. Mamy problemy na platformie Zoom. Czy mogę poprosić zespół techniczny o wsparcie w tym zakresie? Niestety, czasami tak bywa, takie ataki na platformę Zoom się zdarzają. Zdarzały mi się także w przeszłości. Teraz najwyraźniej ponownie mamy do czynienia z takim właśnie negatywnym zjawiskiem. Bardzo przepraszamy raz jeszcze wszystkich uczestników. Niestety, takie nieprzyjemne ataki czasem się zdarzają. Musimy mieć tego świadomość. Będziemy się starali rozwiązać ten problem, kiedy tylko będziemy gotowi, żeby przejść dalej. Natychmiast Państwa poinformuję. Ale widzimy też, że napływają do nas odpowiedzi naszych uczestników. Bardzo dziękujemy za to, że Państwo cały czas są z nami pomimo tych problemów technicznych. Can we just turn it off? Okay. Yeah.
Bardzo Państwa przepraszam, naprawdę bardzo mi przykro. Ci z Państwa, którzy są tutaj na miejscu, nie wiedzą, być może coś stało, ale staliśmy się przedmiotem ataku online, więc musimy chyba działać elastycznie. No, bardzo przepraszam, ale naprawdę nie spodziewałem się takich niespodzianek. Żeby nie tracić czasu, chciałbym tylko poprosić Państwa, którzy są tutaj z nami, bądź też ci, którzy się łączą online, o to, aby Państwo przypomnieli sobie, że 2 listopada wielostronna grupa doradcza MAG spotkała się i jeżeli ktoś z Państwa nie zna programu sterującego szczytu cyfrowego IGF, jeżeli jeszcze ciągle są jakieś komentarze, które chcieliby Państwo dołożyć, to będziemy jeszcze zbierać feedback. Natomiast ja chciałbym podkreślić teraz najważniejsze kwestie, które wtedy były omawiane. Mówiliśmy na przykład o wpływie e-odpadów. Również była mowa o zużyciu energii i zasobów w centrach danych. I obie te kwestie wymagają oczywiście wielostronnych rozwiązań, co oznacza, że musimy pracować ze sobą wspólnie w ramach międzynarodowych interdyscyplinarnych grup. Jeśli chodzi o to, co technologia może zrobić na rzecz środowiska, uczestnicy spotkania podkreślili przede wszystkim 3 kluczowe obszary, a mianowicie budowanie nowych zdolności w obszarze cyfryzacji, zwłaszcza w regionie globalnego południa, po to, żeby zminimalizować negatywny wpływ zmian klimatu i przyspieszyć adaptację. Pamiętajmy o tym, że potrzebne są globalne reakcje na globalne kryzysy. Natomiast ważne jest to, żebyśmy uznali to, że właśnie w tych obszarach, gdzie brakuje zasobów, negatywny wpływ zanieczyszczenia środowiska i zniszczeń ekosystemów jest najbardziej wyrazisty. W części trzeciej sesji wprowadzającej koncentrowaliśmy się na tym, jaki wpływ mogą mieć nowo podejmowane polityki. I tutaj również nawołujemy do bardzo wielodyscyplinarnych, wielowymiarowych prac, które powiązane będą też z kwestią sprawiedliwości społecznej. Chcemy również, żeby wdrażane rozwiązania były dostosowane do lokalnych potrzeb i żeby realizując cele zrównoważonego rozwoju brać pod uwagę zróżnicowane doświadczenia i potrzeby miejscowych społeczności. Mówimy też również o tym, że istnieje wiele możliwości współpracy w ramach ekosystemu szczytu cyfrowego IGF, we współpracy z poszczególnymi sieciami na rzecz tworzenia polityk, również we współpracy z dynamicznymi koalicjami. Szczyt IGF może przyczynić się do lepszego zrozumienia tego, co mamy na myśli, mówiąc o współdzieleniu odpowiedzialności i o udziale różnych interesariuszy w pracach na rzecz łagodzenia kryzysu i negatywnych skutków zmian klimatu. Kolejne rekomendacje, które wówczas wysunęliśmy, dotyczyły oceny wpływu nowych technologii na środowisko, jak również wspierania inicjatyw mających na rzecz wypracowania nowych umiejętności cyfrowych. I wreszcie rekomendowaliśmy również to, aby szczyt IGF pochylił się głębiej nad kwestią praw człowieka, również w obszarze środowiska naturalnego. Miejmy nadzieję, że już nic nie zakłóci naszego spotkania i teraz już przejdziemy do pierwszego prelegenta, który powie nam nieco więcej o tym, czym są dane środowiskowe, dlaczego są dla nas tak ważne i dlaczego dane środowiskowe powinny być bardzo ważne dla przedstawicieli rządów krajowych. A zatem z nami jest w tej chwili Julian Casabuenas, reprezentujący Colnodo. Mam nadzieję, że nie robię pomyłek, wymawiając Państwa nazwiska. Jest również z nami Lily Edinam-Botsoje z Fundacji Hacklab oraz Dave Rejewski z Instytutu
spraw środowiskowych. Bardzo prosimy o włączenie mikrofonu. Julian, we still cannot hear you on lo siento. Niestety nie słyszymy cię, ale w tej chwili już cię słyszymy. No to jest prawo Murphy'ego. Psuje się wszystko, co tylko może się popsuć. Wygląda na to, że już cię słyszymy. Będę mówić po hiszpańsku. Skorzystam z tej możliwości, że mamy tłumaczenie. Po pierwsze, bardzo dziękuję za zaproszenie do udziału w tej sesji. Jest to sesja, która dotyczy tematów środowiskowych, zmiany klimatycznej i zrównoważonego rozwoju. W mojej prezentacji chciałem się skupić przede wszystkim na doświadczeniu organizacji z sektora społeczeństwa obywatelskiego. Sam jestem przedstawicielem organizacji Colnodo. Zaczęliśmy naszą działalność w roku 1994 i skupiliśmy się w szerokim ujęciu na zrównoważonym rozwoju i na rozwiązaniach, które miały wspierać ochronę środowiska naturalnego. I oczywiście skupiliśmy się na tym, w jaki sposób możemy wykorzystać narzędzia cyfrowe, aby sprzyjać zrównoważonemu rozwojowi. To była inicjatywa zapoczątkowana przez ONZ i w której chodziło o to, by promować nowe technologie, aby ułatwić dostęp do informacji. W mojej prezentacji chciałbym się odnieść właśnie do tego doświadczenia. Chciałbym Państwu opowiedzieć, jakie aspekty w naszym rozumieniu są najważniejsze z punktu widzenia obywatelstwa, społeczeństwa obywatelskiego i z punktu widzenia wszystkich osób zainteresowanych środowiskiem naturalnym. W roku 1993 w Kolumbii zostało utworzone Ministerstwo do Spraw Środowiska. To ministerstwo zostało stworzone, aby właśnie wspierać rozwój polityk prośrodowiskowych. Dzięki temu udało nam się zrealizować bardzo wiele celów już wcześniej stworzonych w Kolumbii. Tak jak mówię, stworzyliśmy wiele nowych systemów technologicznych, które pozwoliły na dostęp do informacji dla szeroko rozumianego społeczeństwa. Mniej więcej w 2001 roku wzięliśmy udział w tworzeniu nowego systemu, który zbierał dane środowiskowe i te dane wspierały w działalności różne podmioty administracji publicznej. W tamtym momencie założyliśmy sobie stworzenie systemu, który pomógłby w zarządzaniu kwestiami środowiskowymi wszystkim administracjom publicznym, czy administracji publicznej różnego szczebla. Ten system stał się podstawowym narzędziem wsparcia wszystkich podmiotów administracji i ten system zawierał listę tak zwanych podstawowych wskaźników. Te podstawowe wskaźniki pozwoliły nam na lepsze zarządzanie tymi wszystkimi sprawami środowiskowymi z poziomu internetu. Ten system miał ułatwić dostęp do podstawowej informacji urzędom administracji publicznej różnych szczebli. Zatem różne instytucje miały dostęp do bardzo cennych informacji, do cennych danych, które pozwalały im w realizacji lokalnych celów.
Ten system pozwolił na dostęp wielu organizacji środowiskowych do, na dostęp do danych. I tak jak mówię, w oparciu o te wskaźniki udało się prowadzić skuteczniejsze polityki. Bardzo ważne było stworzenie wskaźników, które byłyby czytelne i które mogłyby być, utrzymać się w czasie. Zatem stworzono poprzez instytucje zajmujące się ochroną środowiska i okręgami miejskimi, stworzono takie wskaźniki, które byłyby łatwe do uzyskania danych, żeby te wskaźniki, żeby z tych wskaźników korzystać. Wyszukano te wskaźniki podstawowe, które w przyszłości mogłyby być łatwo wykorzystywane do stosowania wskaźników ochrony środowiska. Myślę, że to wszystko ma związek z raportem o ochronie środowiska w zakresie standaryzacji i globalizowania danych. Chodzi o to, żeby mieć wskaźniki podstawowe, które byłyby jednocześnie możliwe do zastosowania i które byłyby trwałe w czasie. W ten sposób po raz pierwszy w kraju uzyskaliśmy dostęp do informacji ochrony środowiska ze strony instytucji zajmujących się tą ochroną właśnie. Instytut Ochrony Środowiska w Bogocie postanowił stworzyć taki system ochrony środowiska za pomocą takiego obserwatorium ochrony środowiska. Ówczesny burmistrz stworzył instytucję planowania ochrony środowiska po to, żeby przeciwdziałać zmianom klimatycznym w mieście Bogota. To wszystko wynikało ze zobowiązań, jakie mieliśmy jako miasto i ze zobowiązań, jakie mamy, jakie państwo w walce przeciwko zmianom klimatycznym. Chcieliśmy uzyskać wiedzę, uzyskać co do tego, jakie są zasoby i jak można wykorzystać nowe technologie do ochrony środowiska. Na podstawie oprogramowania, o którym mówiłem we wstępie, był możliwy rozwój na podstawie tej platformy dla tego obserwatorium środowiskowego w Bogocie. I następnie w roku 2015 rozwijaliśmy dalej oprogramowanie na podstawie kodu otwartego. Stworzyliśmy obserwatorium w okolicach Bogoty. Ten cały system kontroli, monitoringu i dostępu do informacji z tymi wszystkimi elementami składowymi, to wszystko okazało się czymś niezwykle ważnym, co nam umożliwiło lepsze zrozumienie i lepszą ochronę i lepsze zarządzanie ochroną środowiska. A zatem obserwatoria zamieniły się w ważny element zarządzania politykami ochrony środowiska. Następnie we współpracy ze wspólnotami lokalnymi było możliwe pozyskiwanie dalszych, kolejnych danych na różnych poziomach na terenie całego kraju. Następnie na podstawie tych danych możliwe było również zaangażowanie innych sektorów, sektora prywatnego, sektora przemysłu i dalszy rozwój rozmaitych instrumentów, które pozwalały na lepsze mierzenie problemów, z którymi należy się mierzyć i znajdowanie lepszych polityk, żeby tym problemom sprostać. I na koniec również bardzo ważne było to, żeby promować pewną kulturę ochrony środowiska za pomocą rozmaitych kampanii promocyjnych i informacyjnych na terenie całego kraju. Obecnie Obserwatorium Ochrony Środowiska aktualnie posiada około 1450 wskaźników, które dotyczą ochrony środowiska, zarządzania środowiskiem, analizy zmiany klimatycznej, analizy ekosystemów, wskaźniki dotyczące mobilności zrównoważonej, wskaźniki dotyczące zarządzania ochroną środowiska,
I te wszystkie wskaźniki okazały się podstawowe, żeby móc również analizować, jakie są nasze postępy we wdrażaniu celów Narodów Zjednoczonych. Te obserwatoria były też wspaniałym miejscem do współpracy z lokalnymi wspólnotami, dlatego że ludność miała dostęp do coraz większej ilości danych, która z kolei pozwalała im na uczestniczenie w debatach dotyczących środowiska. Bardzo ważne wskazanie też, że to obserwatorium uzyskało nagrodę w 2015 roku ze strony rządu kolumbijskiego za wdrożenie nowoczesnych technologii. Dlaczego to jest istotne? Chciałbym podać taki przykład, który dotyczy raportu dla CIS Watch, który dotyczy raportu globalnej wspólnoty społeczeństwa informacyjnego, który w roku 2020 dotyczył rozwoju zrównoważonego globalnego południa i tam próbowaliśmy analizować, jak coraz większy dostęp do internetu wiąże się ze wzrostem korzystania z energii elektrycznej, jak poszczególne aktywności, które przeniosły się do świata wirtualnego, mają wpływ na ochronę środowiska. Równocześnie analizowaliśmy, jaki jest pozytywny wpływ ze strony tego, że zmniejszyło się zużycie benzyny, ponieważ ludzie przestali przemieszczać się do miejsc pracy i edukacji. I zauważyliśmy, że nastąpił o 52% wzrost zużycia energii elektrycznej w stosunku do roku 2019. Co oznaczało dodatkowe emisje 20 tysięcy ton dwutlenku węgla więcej. Ale w porównanym okresie zmniejszyło się zużycie paliw o 65%, co oznaczało ponad 500 tysięcy ton mniejszego emisji dwutlenku węgla, co oznacza, że korzyść ze zmniejszenia się ruchu w mieście była dużo większa niż wzrost emisji CO2 wynikające ze zwiększonego zużycia energii w związku z większym korzystaniem z internetu. Również w tym okresie okazało się, że od roku 2006 w roku 2020 w sposób zdecydowany poprawiła się jakość powietrza i jakość środowiska. A zatem jesteśmy bardzo świadomi tego, jakie znaczenie ma również odpady elektroniczne dla środowiska. Mówiąc to wszystko, chciałem powiedzieć, że te wszystkie analizy nie byłyby możliwe ze strony wspólnot lokalnych, gdybyśmy nie mieli dostępu do tych informacji, które zbiera i publikuje nasze obserwatorium. Na tym chciałbym zakończyć. Dziękuję uprzejmie. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy, Julianie. I w tej chwili myślę, że możemy już przejść do Lily. Dzień dobry, witam wszystkich. Bez względu na to, z którego zakątka świata Państwo się z nami łączą. Bardzo cieszę się, że mogłam wysłuchać także wypowiedzi Juliana. I mam tutaj przygotowaną taką krótką prezentację, w której chciałabym zaznaczyć takie rzeczy, które szczególnie ważne są dla mnie, także dla mojej organizacji. Ponieważ w ramach naszej działalności pochylamy się właśnie nad inicjatywami dotyczącymi wpływu technologii, a także wykorzystania systemów danych na środowisko. Szczególnie przyjmujemy tutaj perspektywę ludzi młodych, bo to ludzie młodzi właśnie są dla nas bardzo ważni i ich perspektywa. A zatem mam nadzieję, że uda mi się przedstawić tutaj slajdy. Przedstawię wnioski, które płyną z naszych prac na podstawie inicjatyw, które przeprowadziliśmy. Nazywam się Lily Botsoye i reprezentuję Hack Lab Foundation,
a także jestem przedstawicielką grupy ludzi młodych zrzeszonych wokół IGF. Teraz przejdę szybko do tego, czym dla nas jest koncepcja danych dotyczących środowiska, dlaczego według nas te dane środowiskowe są potrzebne, do czego możemy je wykorzystać, a także dlaczego tak ważne jest odpowiednie zarządzanie tymi danymi. Ja sama jestem bardzo żywo zainteresowana kwestiami zrównoważonego rozwoju, a także wpływem technologii na środowisko. A zatem interesuje mnie też kwestia tego, w jaki sposób zrównoważony rozwój łączy się z technologiami cyfrowymi, w jaki sposób wykorzystanie narzędzi cyfrowych ma wpływ na środowisko i w jaki sposób te narzędzia mogą nam pomóc rozwiązywać problemy środowiskowe, bo przecież mamy dostęp do konkretnych danych, danych, na podstawie których możemy decydować o tym, jakie działania kolejne będą przydatne. A zatem muszę zacząć od tego, że w tej chwili ludzkość na całym świecie jest połączona. Żyjemy w świecie opartym na połączeniach poprzez technologie cyfrowe. A zatem musimy wykorzystać to także do tego, aby zażegnać kryzys klimatyczny. Musimy dbać o to, aby nasza cyfrowa przyszłość była przyszłością zrównoważoną środowiskowo. I myślę, że to trzeba podkreślać, ponieważ na pewno wielu z nas zastanawia się, w jaki sposób do maksimum wykorzystać potencjał technologii. Potrzebujemy odpowiedzi, ponieważ wiemy też, że technologia może mieć pewne negatywne aspekty. A więc to jest taki bardzo złożony obraz. A zatem musimy brać pod uwagę właśnie wpływ technologii na środowisko, ale też musimy pamiętać o tym możliwym negatywnym oddziaływaniu. A zatem zrównoważony rozwój. Czym on tak naprawdę jest? Zrównoważony rozwój to dążenie do zapewnienia przyszłym pokoleniom godnej przyszłości w świecie, w którym żyją. Do tego celu służy nam szereg technik. Wyznaczyliśmy też tak zwane cele zrównoważonego rozwoju, których osiągnięcie ma zapewnić dobrostan ludzi w różnych regionach świata. A zatem, jaki jest wpływ technologii na środowisko? Pamiętam, że podczas jednej sesji mówiono o tym, że jest to kwestia niezwykle ważna. I był taki panel, w którym ktoś powiedział coś, co wywarło na mnie duże wrażenie. Mówił on o tym, że zrównoważony rozwój ma kilka aspektów. Jednym z tych aspektów są kwestie gospodarcze, drugim z tych aspektów są kwestie społeczne, a zatem jest to taki system złożony z tych dwóch elementów i bardzo często podejmowane inicjatywy koncentrują się na tylko jednym z tych wymiarów, ale nie możemy zapominać o tym, że tych wymiarów jest więcej. Trzeba brać to pod uwagę w naszych inicjatywach, które bardzo często są oparte na współpracy, ale często pomijamy ten drugi element. W tej chwili skupiamy się właśnie na kwestiach społecznych, a nie tylko na kwestiach gospodarczych. Jeżeli chodzi o technologię, to musimy pamiętać, że może ona nam służyć do ochrony środowiska. Mamy w tej chwili dostęp do danych, które pokazują nam, jak wygląda sytuacja i możemy zauważyć także, jak ta sytuacja zmienia się z biegiem czasu. A zatem, jeżeli mówimy o tej kwestii społecznej, o wymiarze społecznym, musimy także wziąć pod uwagę kwestię włączenia społecznego, a zatem tej inkluzji, w jaki sposób na przykład zapewniać między ludźmi odpowiednie połączenia komunikacyjne i cyfrowe, ale robić
to w sposób zrównoważony. Chcemy rozważać tutaj różne alternatywy, które pozwalają zapewniać łączność pomiędzy ludźmi, ale zarazem chcemy ograniczyć nasz negatywny wpływ na środowisko. Chcemy na przykład ograniczyć wykorzystanie paliw kopalnych i to także trzeba wziąć pod uwagę. Chcemy ograniczać zużycie energii elektrycznej. Pamiętajmy, że centra danych, serwerownie to są takie podmioty i takie obiekty, które naprawdę zużywają mnóstwo energii, a zatem to także bierzemy pod uwagę. Musimy pamiętać, że wszystko, co robimy, na przykład kiedy włączamy światło w domu, to wszystko ma konsekwencje i może mieć wpływ na środowisko naturalne. A zatem temu przyglądamy się już od dawna, ale pamiętajmy teraz, że staramy się nakreślić obecną sytuację, staramy się zastanowić nad tym, w jaki sposób dostępne nam dane mogą przekładać się na lepsze inicjatywy na rzecz środowiska. Musimy na podstawie tych danych podejmować bardziej świadome wysiłki, które pozwolą nam skuteczniej chronić środowisko w długoterminowej perspektywie. A zatem, czym są dane środowiskowe? Dane środowiskowe to dane, które odwołują się do różnych parametrów. Przepraszam tutaj, że ta czcionka jest taka mała, ale postaram się to odczytać. A więc te parametry, do których odwołują się dane środowiskowe, to między innymi poziom zanieczyszczenia powietrza, jakość wody, jakość gleby, stan roślinności, kwestie zdrowia publicznego i tak dalej. Kiedy na początku tej sesji Michael pokazywał nam slajdy, zauważyliśmy na tych slajdach, jak wiele jest obszarów, na które te dane środowiskowe mają wpływ. I to trzeba brać pod uwagę. My zbieramy te dane, analizujemy te dane i chcemy na ich podstawie rzeczywiście mieć obraz tego, co dzieje się w poszczególnych sektorach i jakie decyzje możemy na tej podstawie podejmować, tak abyśmy wiedzieli, w którą stronę zmierzać, tak aby na przykład osiągać cele zrównoważonego rozwoju. Oczywiście nie jest to lista wyczerpująca, zamknięta, ale to są takie podstawowe elementy, o których tutaj chciałam wspomnieć. Jeżeli chodzi o rekomendacje stworzone przez sieć PNE, to zawierają one szczególnie jedną część, która jest dla nas istotna. Jest to część rekomendacji dotyczących tego, w jaki sposób komunikować się i w jaki sposób te dane przekazywać, w jaki sposób sprawić, aby dane te były zrozumiałe dla laików, tak aby dostęp do nich był jak najszerszy i aby każdy mógł rzeczywiście z nich korzystać. A zatem pamiętajmy, dane środowiskowe pozostają jednym z najważniejszych aspektów, który trzeba brać pod uwagę w tworzeniu nowych procesów i które mogą nam pomóc w osiąganiu różnych celów, w tym celów zrównoważonego rozwoju. A zatem zastanówmy się w tej chwili, jaki jest punkt styku pomiędzy technologią a środowiskiem. Przepraszam, ja sama jeszcze studiuję i w ramach jednego z projektów, który realizuję na uczelni, zastanawiałam się nad tym, co robią firmy prywatne, jakie przyjmuje się w firmach prywatnych najlepsze praktyki dotyczące właśnie danych środowiskowych oraz ochrony środowiska. Jest taka książka, z której korzystałam, książka autorstwa Billa Tomlinsona, w której wymienia on różne kwestie właśnie dotyczące złożonych relacji pomiędzy środowiskiem a technologią. I właśnie dlatego potrzebujemy konkretnych danych, które pozwolą nam reagować na te właśnie bardzo złożone wzajemne relacje pomiędzy tymi dwoma aspektami. A zatem pamiętajmy, że jest to temat bardzo złożony, jeżeli chodzi właśnie o tą relację pomiędzy technologią a środowiskiem. Są to zjawiska i elementy, które oddziałują na siebie na różnych płaszczyznach, także w różnym czasie. Natomiast my musimy starać się w jakiś sposób wyważyć te dwa elementy. Musimy wykorzystać nasze narzędzia internetowe oraz cyfrowe, aby lepiej działać na rzecz środowiska. Jeżeli Państwo wiedzą, co się dzieje w tej chwili, to mogą Państwo reagować lepiej, a zatem musimy mieć dostęp do rzetelnych danych środowiskowych, które pozwolą nam decydować o tym, w którą stronę pójść. I właśnie dlatego tak ważne są dane środowiskowe, ponieważ pozwalają nam zobaczyć, jaka jest obecna sytuacja. Na podstawie dostępnych nam danych możemy odpowiednio dopasować nasze strategie. Jeżeli chodzi o zarządzanie danych, muszę powiedzieć, że zarządzanie danymi jest to proces zarządzania dostępnością, użytecznością, integralnością oraz bezpieczeństwem danych w poszczególnych systemach.
i skuteczne zarządzanie danymi zapewnia to, że dane te będą zawsze spójne, wiarygodne i nie zostaną wykorzystane w innych celach niż te zamierzone. A zatem tak można to podsumować, jeżeli chodzi o samo zarządzanie. Zarządzanie musi być właśnie skuteczne, musimy zapewniać to, żeby dane były wiarygodne. I wczoraj rozmawiałam z kimś, kto przyjechał z RPA i właśnie w swojej pracy zajmuje się tymi powiązaniami pomiędzy technologią a środowiskiem. I ta dyskusja dotyczyła, w jaki sposób najlepiej jest zbierać dane i w jaki sposób wykorzystywać te dane na rzecz społeczności lokalnych, które mają jakieś swoje lokalne problemy. Zatem w jaki sposób te dane wykorzystywać do tego, aby podejmować prawidłowe decyzje z korzyścią dla lokalnych społeczności. I moja rozmówczyni właśnie podawała różne przykłady na temat tego, w jaki sposób lokalne społeczności czasami mają dostęp do danych, czy te dane są im przedstawiane, ale tak naprawdę nie ma żadnego wymiaru praktycznego. W żaden sposób te dane w praktycznym wymiarze nie są wykorzystywane, a zatem danymi trzeba prawidłowo zarządzać, także po to, żeby mogły zostać przełożone na praktyczne działania w terenie. Tutaj na tym slajdzie przedstawiłam elementy takiego modelu, który zwykle sprawdza się w biznesie czy w przemyśle, ale chciałam tutaj podkreślić to, że są, czy w grę wchodzą trzy elementy. Widzimy tutaj między innymi takie czynniki, które są czynnikami wywierającymi presję, więc są to między innymi zwiększająca się ilość ludności na ziemi, zanieczyszczenie, a więc to są te czynniki, które wywierają presję na środowisko i mają w ostatecznym rozrachunku największy wpływ na to środowisko. Kolejnym elementem są zasoby naturalne, takie jak właśnie roślinność, bioróżnorodność, jakość wody, a więc to są te elementy, na które poprzednie czynniki wywierały wpływ, a trzeci element to jest sam wpływ, czyli rodzaje tego wpływu i tutaj możemy mieć na przykład wyleśnianie, zły stan zdrowia publicznego, kryzysy gospodarcze, jakieś zniszczenie środowiska, a zatem mamy tutaj do czynienia z tymi trzema elementami i te trzy wymiary brane są pod uwagę, jeżeli chodzi o proces zbierania danych środowiskowych. Kiedy zbieramy takie dane środowiskowe, powinniśmy uwzględniać właśnie te trzy wymiary, tak aby obraz zbieranych danych był kompletny. I to jest niezwykle ważne na etapie poszukiwania danych i zbierania danych. Szczególnie ważny jest ten trzeci element, czyli element wpływu, który obejmuje na przykład wpływ wywierany przez działalność człowieka na środowisko. Dlatego ten szczególnie aspekt chciałabym podkreślić. Ale pamiętajmy tutaj, że cały czas ten dialog i dyskusja na ten temat cały czas się zmienia. Zmienia się ta sytuacja, z którą mamy do czynienia i bardzo często okazuje się tak, że systemy informatyczne dotyczące danych środowiskowych to są systemy, które koncentrują się na tym, w jaki sposób sprzyjać zrównoważonemu rozwojowi, w jaki sposób dążyć do tego rozwoju. Bardzo często są to systemy inteligentne, na przykład takie systemy, które optymalizują wykorzystanie energii w sieci, albo które w jakiś sposób pozwalają na optymalizację technologii wykorzystywanych na przykład w samochodach hybrydowych. Mamy także inne systemy, na przykład systemy nawigacji GPS, które mogą uwzględniać element środowiskowy. Na przykład mogą obliczać trasę do przejechania, ale nie tylko na podstawie tego, ile kilometrów musimy przejechać, ale także na podstawie tego, która trasa będzie najbardziej przyjazna dla środowiska z różnych względów. A zatem w tym kontekście dane środowiskowe i technologie cyfrowe mogą także pozwalać nam dążyć do szybszego zrównoważonego rozwoju w wielu aspektach. Lili, bardzo przepraszam, ale niestety muszę ci przerwać. To bardzo interesujące uwagi. Naprawdę doceniamy, ale niestety nie mamy czasu. Musimy pójść dalej. Czy być może moglibyśmy tutaj przerwać? Może jeszcze, jeżeli masz jakieś uwagi, to być może na końcu jeszcze będziemy mieć czas na to, abyś mogła się nimi z nami podzielić. Naprawdę wykonujecie świetną robotę i byle tak dalej. Bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie uwagi. A teraz, czy mogę poprosić o to, abyśmy oddali głos kolejnemu prelegentowi, zanim przejdziemy do rundy pytań. Ostatnim prelegentem będzie Dave.
Dzień dobry, tak, słyszymy doskonale. Bardzo proszę, i przepraszam, nie powiedziałem o tym na początku, ale bardzo wszystkich panelistów proszę, aby ograniczyli swoje wypowiedzi do 10 minut. Bardzo dziękuję i oddaję Ci głos. Postaram się podzielić z Państwem moim ekranem. Czy widać moją prezentację? Tak, widać. Reprezentuję sieć, którą nadzoruje Instytut Prawa Środowiskowego. Jest to sieć do spraw gospodarki cyfrowej i środowiska. Jesteśmy dofinansowani przez Fundację Społeczeństwa Internetowego, Internet Society Foundation, oraz otrzymujemy również fundusze ze strony Sloan Foundation. Naszą misją jest finansowanie badań, które dotyczą przede wszystkim wpływu gospodarki cyfrowej, ale również koncentrujemy się na nowych technologiach, sztucznej inteligencji, technologiach blockchain, internecie rzeczy, platformach do e-handlu. Staramy się zajmować przekrojowymi zagadnieniami związanymi z przestrzenią internetu. I będę chciał opowiedzieć Państwu trochę ze strony perspektywy decydentów, tych, którzy wdrażają nowe polityki. I myślę, że Państwo nie wiedzą tak naprawdę, jakie jest zużycie energii technologii Bitcoin. Oczywiście to jest uzależnione od czasu, ale to może być naprawdę ogromne zużycie energii, takie jak zużycie energii całego państwa, takiego jak Dania czy Finlandia. A więc postanowiliśmy jakiś czas temu zacząć prowadzić badania nad badaniami. To znaczy, byliśmy zainteresowani tym, skąd się biorą te dane, skąd się biorą konkretne liczby, czy one są zwalidowane, czy też nie, ponieważ odkryliśmy, że istnieją ogromne rozbieżności pomiędzy podawanymi danymi, ogromne różnice w zakresie metodologii pozyskiwania rezultatów. A więc postanowiliśmy się zagłębić nad tym, jak tworzone są takie szacunki, jak prowadzone są badania podłużne, bo to nie są tylko dane. Pamiętajmy, że same dane nie mają sensu, jeżeli nie będziemy ich przetwarzać za pomocą odpowiednich modeli. Niektórzy korzystają z modeli ekonomicznych typu top-down. Inni badacze wykorzystują inne modele, kiedy badają wpływ takich technologii jak Bitcoin czy inne kryptowaluty. I to, co mnie niepokoi, to, że brakuje standaryzacji, brakuje harmonizacji i nie ma w tym zakresie wdrożonych dobrych praktyk. I dlatego my staraliśmy się sformułować takie dobre praktyki, które mogłyby być sprawdzone na zasadzie empirycznej i żeby na tych praktykach oprzeć wdrażane polityki. Więc chcieliśmy przeprowadzać analizy czułości, przyglądać się konkretnym parametrom, które mogłyby być zastosowane. Chcieliśmy realizować scenariusze, symulacje, tak żebyśmy mogli dojść do bardziej precyzyjnych danych. Ja właściwie mógłbym, zmieniając po prostu granice systemu, dojść do zupełnie innych danych dotyczących wpływu technologii na środowisko. No, tak naprawdę na jakiekolwiek Państwa pytanie mógłbym odpowiedzieć na różne sposoby, po prostu zmieniając parametry systemu. A więc to jest dla mnie ogromne wyzwanie, to, że nie mamy takiej standaryzacji, brakuje harmonizacji, nie mamy zwalidowanych modeli oceny, mało prowadzi się takich wiarygodnych badań. W zasadzie można powiedzieć, że są też takie obszary, w których po prostu nie ma w ogóle danych. I to jest również trend niepokojący. Dobre wieści są takie, że wśród państw unijnych, jak również w Stanach Zjednoczonych, mnóstwo miast w tej chwili zobowiązało się na rzecz neutralności węglowej do 2030 roku, ale w dalszym ciągu mamy jeszcze ogromną liczbę miast, które nie mają odpowiedniego dostępu do danych, nie ma takiego obserwatorium danych dotyczących emisji gazów cieplarnianych i myślę, że
Nasz projekt między innymi zmierza do tego, żeby ten dostęp do danych dotyczących faktycznych emisji gazów cieplarnianych był lepszy. Bo w tej chwili to jest taki bardzo niepełny system. Ale jest jeszcze inny scenariusz, nie taki, w którym nie mamy w ogóle dostępu do danych, tylko mamy dostęp do części systemu. Czyli na przykład coraz częściej docierają do nas takie niepokojące informacje na temat mechanizmów sztucznej inteligencji. Całkiem niedawno dotarłem do takiej publikacji, która mówiła o tym, jak można zastosować rozwiązania sztucznej inteligencji, żeby redukować negatywny wpływ zmian klimatu na środowisko. Ale tu znowu wydawało się, że nie mamy pełnego obrazu. I to, co mnie uderza, to to, że bardzo dużo energii poświęcamy na procesy maszynowego uczenia, wypracowywania nowych algorytmów, natomiast zbyt mało koncentrujemy się nad tym, jak sprawić, żeby ten proces był energooszczędny. Jakie zachęty można byłoby przekazać środowisku IT, żeby te algorytmy tworzyć w sposób właśnie bardziej energooszczędny i przyjazny środowisku? Można zastanowić się również nad tym, w jaki sposób sztuczna inteligencja wykorzystywana jest w przemyśle paliwowym. Tutaj najczęściej sztuczną inteligencję wykorzystuje się po to, żeby zwiększać możliwości wydobywcze, a więc to są takie procesy typu upstream. I jeżeli chcemy mieć rzeczywiście pełen obraz sytuacji, to musimy mieć wszystkie zmienne podstawione do tego równania, o którym mówimy, żeby decydenci mogli podejmować właściwie poinformowane polityki, takie, które bazują na wiedzy. I to mnie prowadzi do kilku wytycznych. Mianowicie, na pewno musimy kwestionować granice systemów, w ramach których prowadzimy badania. Na pewno, jeżeli ktoś nam przekazuje dane liczbowe, to musimy być bardzo krytyczni co do tego, jaka metodologia doprowadziła do takich, a nie innych wyników. Na pewno musimy śledzić te dane, tak żeby móc wrócić do samego źródła. Mało jest prowadzonych badań empirycznych. Niestety rzadko czytamy napisy drobną czcionką u dołu strony, a warto jest to robić. Musimy się zawsze zastanawiać nad tym, kto finansuje badania, kto stoi za taką czy inną pracą badawczą. Pytajmy ekspertów, jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości. To są takie nasze podstawowe wytyczne. Jeżeli państwo reprezentują instytucje finansujące, to tym bardziej należałoby czynić inwestycje bardziej świadomo. Na pewno nie możemy tylko poruszać się po powierzchni. Musimy zaangażować się w wiarygodne badania interdyscyplinarne, takie, które angażują wysiłki osób z sektora nauki, sieci telekomunikacyjnych, operatorów, centrów danych. Pamiętajmy, że nasze cyfrowe życie ma takie, a nie inne konsekwencje i musimy na pewno znaleźć większe środki finansowe, żeby tego rodzaju badania prowadzić. To muszą być badania bardziej przekrojowe. I myślę, że jak teraz państwu pokażę ten slajd, to zobaczą państwo, że 5 lat temu to wyglądało zupełnie inaczej. Mówiono o tym, że gospodarka oparta na współdzieleniu jest bardzo korzystnym trendem. Wszędzie pojawiały się uśmiechnięte ikonki, ale te wnioski nie były w ogóle oparte na wiarygodnych, solidnych badaniach. Teraz badania zaczynają powoli doganiać tę retorykę. My niedawno sfinansowaliśmy taką bardzo dużą analizę dotyczącą stanu wiedzy na temat badań poświęconych technologiom cyfrowym. Dwóch z badaczy z Izraela przeanalizowało 1000 artykułów dotyczących wpływu platform współdzielenia. I to były takie badania, które objęły też próby empiryczne, jak również były to artykuły podlegające ocenie środowiska, czyli typu peer review.
I proszę zobaczyć, to były artykuły dotyczące dzielenia się żywnością, dzielenia się na przykład pracami ogrodowymi. I okazuje się, że takiego rodzaju gospodarka może mieć zarówno konsekwencje pozytywne, jak i negatywne. Że bardzo wiele tutaj wchodzi w grę zmiennych, które będą albo nas popychały bardziej w stronę pozytywną, albo negatywną, a zatem nie możemy dochodzić do uproszczonych wniosków. I tyle chciałem powiedzieć. To jest strona internetowa naszej sieci. Tam znajdą Państwo listę piśmiennictwa, z którego korzystaliśmy. Mamy też cały inwentarz publikacji dotyczących technologii takich jak Bitcoin i tak dalej. Bardzo dziękuję. Zmieściłeś się w czasie, a jednocześnie była to naprawdę bardzo inspirująca wypowiedź, za którą dziękujemy. A zanim przejdziemy dalej, chciałbym zapytać, czy Państwo tutaj na sali w Katowicach, albo też łączący się z nami online, mają jakieś pytania? Nie widzę zgłaszających się ani na platformie Zoom, ani tutaj na sali konferencyjnej, zatem przejdziemy już do kolejnej części naszej dyskusji, a potem będzie jeszcze pewnie czas na taką krótką sesję pytań i odpowiedzi. Mamy kolejnych prelegentów czekających na zabranie głosu, a mianowicie jest z nami Jeremy Rawlinson, reprezentujący dział do spraw kontaktów z rządami państw Unii Europejskiej w Microsoftie, i mamy Goodness Odie, reprezentującą szczyt młodzieży w Nigerii w ramach IGF-u. Bardzo dziękuję za udzielenie mi głosu. Bardzo wiele się nauczyłem już dotychczas, słuchając pozostałych prelegentów. Przygotowałem zaledwie kilka slajdów i obiecuję, że postaram się trzymać czasu. Czy wszyscy widzą mój ekran? Tak, widzimy. To jest taki temat, który jest dla mnie bardzo inspirujący, ponieważ ja naprawdę dużo czasu spędziłem w Brukseli, zajmowałem się zarządzaniem danymi administracyjnymi, zajmowaliśmy się kwestią nowych polityk dotyczących dostępu do danych, jak również wykorzystania danych. I myślę, że w tej chwili obserwujemy takie ważne zmiany dotyczące sposobu podejmowania decyzji w ramach firmy Microsoft. Również w ostatnich latach wielokrotnie wyrażaliśmy swoje zobowiązanie na rzecz poprawy jakości przestrzeni cyfrowej. Wiemy, że w dalszym ciągu pozostają pewne transgraniczne wyzwania, które musimy rozwiązać wspólnie, raczej na zasadzie globalnego, zbiorowego wysiłku, a nie na poziomie pojedynczego kraju. A zatem to, czego się nauczyliśmy w jednym obszarze, można ekstrapolować na inne obszary. I myślę, że kiedy prowadzimy tutaj te debaty, to coraz bardziej się utwierdzamy właśnie w tym przekonaniu. A zatem, kiedy mówimy o decydentach zarówno w Europie, jak i na całym świecie, wiemy o tym, że coraz to częściej mechanizmy sztucznej inteligencji wymagają od nas dostępu do danych bardzo szybkiego, ale również bardzo dużej mocy obliczeniowej i technologia może nam oczywiście przyjść w sukurs, jeżeli mamy dostęp do właściwych danych i jeżeli zadajemy sobie właściwe pytania. Ale tego wszystkiego nie da się osiągnąć bez ekspertów, bez specjalistów wyposażonych w określony zestaw umiejętności, którzy właśnie wiedzą, jakie właściwie pytania postawić. A zatem mówimy tutaj o całym ekosystemie różnych graczy, tych, którzy są dostawcami technologii, tych, którzy potrafią zadać właściwe pytanie, tych, którzy potem realizują postawione sobie cele. I w ramach Microsoft zauważyliśmy,
zauważyliśmy, że nasi klienci na całym świecie coraz to bardziej zainteresowani są dostępem do innowacyjnych danych. Chodzi o możliwość szybkiej wymiany danych, również danych zastrzeżonych i staramy się uczestniczyć w tym procesie. Pamiętajmy, że wartość tych danych nie zasadza się na samych i wyłącznie danych, ale sprowadza się do tego, czego możemy się nauczyć dzięki dostępowi do takich, a nie innych danych. A zatem, jeśli chodzi o zarządzanie danymi, była już o tym tutaj dzisiaj mowa, zwłaszcza jeśli chodzi o dane tajne czy dane zastrzeżone. Bardzo mi się podobało to, co zostało tutaj wcześniej powiedziane, że wielokrotnie ludzie zadają pytanie, no dobrze, ale jak mogę dotrzeć do tych danych w sposób bezpieczny, w taki sposób, żeby mój adres IP był chroniony? Jak mogę to zrobić, żeby nie naruszyć żadnych przepisów prawnych? A przecież te przepisy prawne się różnią w różnych jurysdykcjach, mogą wyglądać nieco inaczej. I dobra wiadomość jest taka, że bardzo wiele się dzieje w tej dziedzinie. Pojawiają się nowe technologie, które mogą zredukować te zagrożenia pojawiające się w kontekście, o którym mówimy. I dlatego kilka lat temu już uznaliśmy ryzyko, które się wiąże z pojawiającą się taką luką, przepaścią w zakresie dostępu do danych. Wiemy o tym, że niektóre firmy mają ogromną przewagę, jeśli chodzi o dostęp do nowych, innowacyjnych technologii, do sztucznej inteligencji, do maszynowego uczenia się, a inne takiej przewagi nie mają. A zatem myślę, że musimy w sposób trochę bardziej otwarty podejść do takich kwestii, jak dzielenie się danymi, jak przetwarzanie danych, ponowne wykorzystanie danych. I dlatego właśnie dwa lata temu Microsoft uruchomiło taką kampanię pod nazwą Open Data Campaign, czyli kampania na rzecz otwartych danych. To nie są oczywiście otwarte dane rozumiane jako dane z sektora publicznego, ale chodzi o to, żeby poszczególne organizacje i osoby mogły mieć łatwiejszy dostęp do danych za sprawą ściślejszej współpracy w zakresie udostępniania danych. Wielu z Państwa mówi o takich kwestiach jak zapewnienie bezpieczeństwa danych, wzajemne zaufanie. I my również jesteśmy dostawcami takiej technologii, która może być bardzo przydatna w rękach decydentów, tych, którzy wprowadzają nowe polityki. I jesteśmy zobowiązani na rzecz pracy nad udostępnieniem danych. Chcemy dawać dobry przykład. To jest taka kampania, którą będziemy kontynuować do roku 2022. I pamiętajmy o tym, że mówimy o takich procesach, które wymagają naprawdę dużej mocy obliczeniowej, wdrażania nowych algorytmów. I cały czas podczas naszej pracy wracamy tutaj do tych podstawowych zasad, które zostały już wcześniej wspomniane. A zatem staramy się między innymi udostępniać bardzo różnorodne dane dotyczące zanieczyszczenia powietrza. Była tutaj już mowa o tym, że na przykład miasta są zainteresowane zbieraniem i wydajnym analizowaniem danych środowiskowych. I my również taki projekt przetwarzania danych środowiskowych uruchomiliśmy, także po to, żeby móc śledzić konsekwencje pandemii COVID na poziomie miejskim. I nie chodziło nam tutaj o to, żeby śledzić dane osobiste,
osobowe, ale raczej chodziło nam o to, żeby analizować dane środowiskowe i w ten sposób dochodzić do wniosków na temat konsekwencji w obszarach miejskich, konsekwencji związanych z pandemią COVID-19. Współpracowaliśmy także z Fundacją Linuxa. Nawiązaliśmy taką współpracę właśnie jeżeli chodzi o taki projekt klimatyczny oparty na otwartych danych, tak aby dostarczyć odpowiednich danych dotyczących zrównoważonego rozwoju dla inwestorów, tak aby mogli podejmować bardziej świadome decyzje. A zatem mamy dostępne dane, które mogą być wykorzystywane, ale oczywiście trzeba też, aby użytkownicy tych danych mieli odpowiednią wiedzę, która pozwoli im te dane wykorzystywać w sposób prawidłowy, a więc taka wiedza powinna być, a więc powinniśmy współpracować z partnerami technologicznymi, ze specjalistami do spraw danych. A zatem myślę, że nasza kampania pokazała, że nie musimy zbierać mnóstwa nowych danych, ponieważ te dane są już zebrane. Natomiast oczywiście powinny one być wykorzystywane w lepszy sposób. I tak jak powiedziałem, powinniśmy my świecić innym przykładem, uczyć i pokazywać, w jaki sposób te dane mogą być wykorzystane. I dlatego właśnie uruchomiliśmy taki projekt, który widzimy tutaj na slajdzie. Jest to komputer planetarny firmy Microsoft, który to projekt właśnie dotyczy wykorzystywania potęgi, która drzemie w danych. Tutaj Microsoft odnosi się do kwestii bioróżnorodności, a więc zestawiliśmy ze sobą duże wolumeny danych dotyczących właśnie kwestii zrównoważonego rozwoju, kwestii środowiskowych i udostępniamy je różnym podmiotom zainteresowanym. Są to dane dotyczące właśnie wpływu zmian klimatu, a więc są to dane dotyczące na przykład pogody, dotyczące gęstości zaludnienia, gęstości lasów, a zatem te wszystkie dane zestawiamy tak, aby pozwolić decydentom na podejmowanie świadomych decyzji z wykorzystaniem właśnie takich narzędzi. Ale oczywiście musimy wiedzieć, gdzie tych danych szukać, w jaki sposób je formatować i w tym zakresie współpracujemy z różnymi podmiotami. I tutaj właśnie w tym kontekście warto jest wspomnieć o tym podejściu wielostronnym, o którym tak dużo tutaj mówimy. Współpracując, możemy rzeczywiście wyciągać wnioski, a także wykorzystywać raz już zebrane dane do rozwiązywania problemów w innych częściach świata. A zatem dla nas to, co jest najważniejsze, jeżeli chodzi o te kwestie, to chcemy podkreślić, że są to wyzwania, które dotyczą wszystkich, które nie znają granic, nie dotyczą tylko jednej społeczności, ale musimy wyznaczać sobie cele dotyczące środowiska na różnych poziomach, na poziomie kraju, na poziomie regionu, na poziomie globalnym. Jeżeli będziemy mieć odpowiednie dane i damy dostęp ludziom do narzędzi, które pozwolą im te dane analizować, łatwiej nam będzie uporać się z tymi wyzwaniami i osiągnąć nasze cele. A zatem przede wszystkim musimy starać się te dane udostępniać tak, aby mogły być one ponownie wykorzystywane, ale oczywiście tak, aby było to wykonywane w sposób bezpieczny, w formatach, które są godne zaufania, tak, aby można było dane na przykład przesyłać z jednego kraju do drugiego. Jest to szczególnie ważne, jeżeli chodzi na przykład o zmiany klimatyczne, ponieważ to jest problem, który nie dotyczy tylko jednego kraju, ale całej kuli ziemskiej. A zatem współpraca i jeszcze raz współpraca. To jest to, czego potrzebujemy. Podejście wielostronne to jest to, czego nam potrzeba. Bardzo często niestety jest tak, że nie możemy rozwiązać problemu, ponieważ go nie rozumiemy, a aby go zrozumieć, musimy pewne rzeczy zmierzyć. I dlatego właśnie potrzebne są nam dane, ponieważ te problemy będziemy mogli rozwiązać tylko jeżeli będziemy współpracować i będziemy wykorzystywać w tym celu technologię, a zatem my zamierzamy dalej udostępniać te dane, które zestawiliśmy, które zebraliśmy. Chcemy udostępniać je w otwartym formacie, tak aby korzystać z nich mogły też inne podmioty. Będziemy dalej prowadzić nasze badanie, tak aby nasze dane były dostępne nie tylko dla naszych klientów, bo nie mówimy tylko o klientach, ale ogólnie chcemy, aby te dane były dostępne publicznie, ponieważ, tak jak powiedziałem, te dane są istotne nie tylko dla jednego kraju, ale są ważne w wymiarze międzynarodowym.
międzynarodowym. I jeszcze ostatnia kwestia, to jest coś, co dotyczy tego, o czym już dużo dzisiaj mówiliśmy, a więc to wszystko się sprawdzi tylko wtedy, jeżeli będziemy działać wspólnie, jeżeli wspólnie będziemy tworzyć polityki na przykład na poziomie europejskim, na innych szczeblach, szczególnie na przykład po pandemii, tak, abyśmy rozpoczynali takie inicjatywy, które pozwolą nam uniknąć podobnych kryzysów w przyszłości, abyśmy także dbali o nasze środowisko dzięki współpracy, a tego niestety nie uda nam się osiągnąć, jeżeli nie będziemy współpracować w Europie, pomiędzy różnymi sektorami gospodarki i tak dalej, ale oczywiście musimy mieć dostęp do danych, a także do odpowiednich narzędzi, do odpowiednich umiejętności, kompetencji, a zatem jest to wyzwanie ogólnospołeczne, w które zaangażowani są różni interesariusze, muszą oni wszyscy zewrzeć szyki, działać wspólnie, ponieważ oczywiście sam Microsoft nie ma dostępu do wszystkich możliwych narzędzi, które pozwolą rozwiązać wszystkie problemy. Nie, potrzebujemy globalnej współpracy, jeżeli chodzi o analizę i wykorzystywanie danych. A zatem oczywiście bardzo wiele już się dzieje, rzeczywiście z podziwem patrzę na to, w którą stronę zmierzają prace. Naprawdę widzimy, że coraz więcej osób dostrzega to, jak ważne są dane i jak ważne jest to, aby udostępniać odpowiednie narzędzia oraz mieć dostęp do umiejętności oraz do osób, które będą w stanie te dane przetwarzać. Uważam, że dane środowiskowe to są dane, które zbierać musimy, nie mamy od tego ucieczki, ponieważ mamy pewne wspólne wyzwania, które musimy rozwiązać. A zatem szczególnie w dobie pandemii widzimy, jak ważne jest współdziałanie ponad granicami. Dziękuję bardzo. To tyle i jestem gotowy odpowiedzieć na Państwa pytania. Tak, Jeremy, Rina Krug także wspomniała o tym, że ta współpraca na poziomie krajowym i lokalnym jest niezwykle ważna, tak, i to także podkreśliłeś w swojej prezentacji. A zatem, zanim przejdziemy do Goodness, czyli ostatniej prelegentki, patrzę w kierunku zespołu technicznego. Proszę o sygnał, czy możemy poświęcić jeszcze kilka minut, czy możemy przedłużyć troszkę sesję ze względu na te problemy techniczne, które mieliśmy wcześniej. Dobrze, dziękuję bardzo. Możemy troszkę przedłużyć. Goodness, czy jesteś z nami? Czy możesz zabrać głos? Dobrze, proszę włączyć kamerę, proszę włączyć mikrofon. O, jeżeli wolisz, oczywiście możesz też kamerę wyłączyć, jeżeli tak będzie ci wygodniej. Nie wiemy, czym mówisz, bo możliwe, że masz wyłączony mikrofon. W każdym razie nie słyszymy ani słowa. I'm just gonna try writing. Here we go. Hi, goodness. Can you hear me? Yes, we hear you, and we hear your son or daughter as well. Tak, słyszymy cię, jesteś z nami. Słyszymy też chyba twojego synka albo córeczkę w tle, ale dziękujemy, że jesteście z nami. Niestety nie mogę włączyć kamery akurat w tym momencie. Nie martw się, nie przejmuj się, zapraszamy. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o wyświetlenie moich slajdów. Przekazałam je wcześniej, a zatem proszę o ich wyświetlenie. Zacznę od kilku słów na temat historii. Ja pochodzę z Nigerii i kilka dni temu pojechałam do Nigerii, przepraszam, do Nairobi, na warsztaty dotyczące właśnie technologii cyfrowych. I poszłam do centrum handlowego, aby kupić parę przydatnych rzeczy. Kupiłam to, czego potrzebowałam. I wyszłam z tymi rzeczami w ręce.
ale nie było żadnej torby. Nie mogłam dostać żadnej reklamówki, do której mogłabym te rzeczy złożyć. Byłam tym zaskoczona, ale okazało się, że w Kenii 3 lata temu podjęto taką decyzję, żeby wycofać wszystkie plastikowe torebki, ponieważ stanowiły one zagrożenie dla środowiska i ludzie korzystają już tylko z toreb wielorazowych. A zatem, jeżeli musimy za coś zapłacić, to wtedy podejmujemy decyzję, że, czy rzeczywiście tego potrzebujemy. Nie bierzemy bezmyślnie torebki tylko dlatego, że ktoś nam ją podaje. A zatem ja także nad tym się zastanowiłam i to też sprawiło, że z innej strony popatrzyłam na ten problem. A więc muszę powiedzieć, że środowisko jest niezwykle ważne. Widzę też, że wiąże się w tej chwili z różnymi problemami i zaczęłam się zastanawiać nad tym, co my możemy zrobić, aby przyczynić się do lepszego stanu środowiska. I myślę, że my, każdy z nas, bez względu na to, gdzie żyjemy, możemy też coś zrobić. A tak tylko chciałam przytoczyć taką anegdotę, żeby zobaczyć, żeby pokazać Państwu troszkę to, czym się interesuję. Czekam cały czas jeszcze na slajdy, ponieważ ich niestety nie widzimy. I myślę, że też mogę powiedzieć, że wiele moich znajomych cieszy się, że także w Afryce tak wiele się dzieje. Naprawdę wielki wysiłek wkłada się w poszczególnych krajach w to, aby podejmować inicjatywy, które mają zapewnić większą ochronę środowiska i zrównoważony rozwój. Niestety nie mamy slajdów. Zwróciła się do mnie moja znajoma Samina, która powiedziała mi, że rzeczywiście docenia te nasze działania, które podejmowaliśmy w ramach warsztatów dotyczących celów zrównoważonego rozwoju, bo to były takie warsztaty dla młodych ludzi po prostu, którzy organizowali się, aby zastanowić się nad tym, co oni osobiście jako jednostki mogą zrobić, aby przyczynić się do osiągania tych celów. I to jest bardzo ważne, że były to warsztaty dla ludzi młodych, ponieważ to ludzie młodzi mają bardzo duży wpływ i oni także już od najmłodszych lat powinni uczestniczyć w takich ruchach obywatelskich, wywierać nacisk na decydentów tak, aby decydenci podejmowali decyzje korzystne dla tematu, dla klimatu i dla środowiska. I myślę, że już w moim kraju także działa szereg grup, w których działają ludzie młodzi, ponieważ ludzie młodzi to ludzie, którym zależy na wprowadzaniu zmian, a zatem nie możemy myśleć o ludziach młodych jako o osobach roszczeniowych, które po prostu oczekują, że wszystko się rozwiąże za nich. Raczej musimy też pamiętać o tym, że ludzie młodzi bardzo często organizują się i uczestniczą w programach oraz w projektach, które właśnie zajmują się i dotyczą zmian klimatu. Tak właśnie dzieje się też w Nigerii. Tam właśnie także działają różne grupy, między innymi taka grupa rzeczników, młodych rzeczników działających na rzecz zmian klimatu. I myślę, że my wszyscy musimy też w tym kontekście zrozumieć, że klimat się zmienia, już się zmienił i zmienia się cały czas. I to są rzeczywiste zjawiska, z którymi mamy na co dzień do czynienia. Miejmy nadzieję, że ludzie młodzi, także organizując się we własnych środowiskach, mogą rzeczywiście wiele dla klimatu zrobić. No, przepraszam za to zamieszanie, które słychać w tle, ale jeszcze raz podkreślam, że zrównoważony rozwój to zjawisko, którego wszyscy pożądamy. Natomiast, aby je osiągnąć, aby rzeczywiście móc marzyć o zrównoważonym rozwoju, musimy przyjąć podejście włączające, tak, aby każdy interesariusz mógł być zaangażowany w te procesy. I także takie spotkania jak Szczyt Cyfrowy, który odbywa się w tym roku w Katowicach, może być taką platformą, podczas której możemy właśnie rozmawiać o tym, co się dzieje i możemy też pokazywać, w jaki sposób my jako jednostki w poszczególnych krajach jesteśmy zaangażowani w działania na przykład dotyczące walki ze zmianami klimatu. Dostrzegamy te problemy, dostrzegamy
to, że podnosi się poziom mórz i oceanów na całym świecie. Dostrzegamy takie problemy jak na przykład susze w pewnych regionach naszego kraju czy w ogóle świata. Dostrzegamy problemy takie jak powodzie w innych obszarach. A zatem to są wszystko rzeczy, które naprawdę się dzieją i musimy mieć tego świadomość. A więc to są rzeczy, które się dzieją. Są też dane, które są zbierane właśnie na temat tych zjawisk i czasami być może nie mamy wystarczającego dostępu do tych danych, ale o taki dostęp musimy dbać, ponieważ jeżeli będziemy mieć dostęp do odpowiednich danych, będziemy mogli właściwie reagować na te zjawiska, które mają miejsce. Bardzo dziękuję za Państwa zobowiązanie na rzecz pracy, która ma zaangażować więcej młodych ludzi w te działania. Myślę, że zaczynamy dopiero ten proces, że jesteśmy tak naprawdę na samym początku drogi, ale pamiętajmy, że wszyscy pozostajemy pod wpływem nowych technologii i bardzo ważne jest to, żeby również wsłuchać się w głos młodzieży. Goodness. Did we lose you? Przestaliśmy cię słyszeć. To właściwie wszystko z mojej strony. Wiem, że wcześniej prelegenci też mówili o celach zrównoważonego rozwoju. I kiedy mówimy o poszczególnych celach zrównoważonego rozwoju, to zwłaszcza ważny jest cel numer 11. I myślę, że w tym kontekście takie proste rozwiązania, jak na przykład unikanie korzystania z plastikowych reklamówek i przejście na torby wielorazowe, to są rozwiązania, które naprawdę mogą przyczynić się do promowania bardziej zielonej gospodarki. Bardzo mi przykro, że nie mogłam się z Państwem podzielić swoimi slajdami, ale chętnie odpowiem na pytania, jeżeli takie się pojawią. Bardzo dziękujemy, Goodness. Rozumiemy, że nie możesz po prostu zawiesić swojego codziennego życia na kołku, a więc proszę, nie martw się, że nie mogłaś się nam pokazać. Natomiast zaczyna nam brakować trochę czasu. Ja i tak bardzo dziękuję za to pozwolenie na przedłużenie naszej sesji. Chciałbym teraz pokazać Państwu raz jeszcze na koniec wszystkich prelegentów, bo być może pojawią się jeszcze pytania ze strony słuchaczy oraz uczestników tu na miejscu. Wydaje mi się, że jedno pytanie widziałem w oknie czatu. Może zanim przejdziemy do tego pytania, to ja jeszcze zapytam o to, czy prelegenci mieliby jakieś pytanie do siebie nawzajem, a może coś zostało powiedziane, co było kontrowersyjne, z czymś się Państwo nie zgadzają, to bardzo prosimy o komentarz. Skoro nie ma dodatkowych komentarzy i widzę też, że niektórzy już muszą nas opuścić, to bardzo szybciutko powiem. Bardzo dziękuję, dziękuję panelistom, dziękuję Julianowi, Terezie i Joyce za współmoderowanie tej sesji. Bardzo dziękuję sekretariatowi IGF, dziękuję zespołowi tu w Polsce, dziękuję tłumaczom i dziękuję również Becky, która jest niesamowita, spisując dla nas cały ten tekst, który się wyświetla za mną. Świetna robota. Bardzo dziękuję. Dziękuję, że byliście z nami. Dziękuję.